Radio Wnet, www.wnet.fm. Poranek Wnet, godzina 9.24. Jeszcze jedno uzupełnienie do przeglądu prasy, bo tak jak mówiłem, nie mogliśmy jeszcze rozmawiać z rzecznikiem ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, panem Stanisławem Żarynem. Natomiast jest komunikat taki już dokładniejszy ze strony CBA, więc można coś powiedzieć o tych zatrzymaniach. Funkcjonariusze zatrzymali 6 osób w śledztwie dotyczącym doprowadzenia PGZ do niekorzystnego rozporządzenia mienem znacznej wartości. No i wśród zatrzymanych jest tak, były szef gabinetu politycznego MON Bartłomiej M., były członek zarządu spółki PGZ Radosław O., były parlamentarzysta Mariusz Antoni K., a także trzej byli pracownicy MON oraz spółki PGZ. Wszyscy zatrzymali, zostali przewiezieni do prokuratury okręgowej w Tarnobrzegu, gdzie usłyszą zarzuty. To mniej więcej tyle. To są sprawy poważne, aktualne, a my porozmawiamy o sprawach poważnych, ale takich historycznych i ponadczasowych. 70. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Była wczoraj, były uroczystości na terenie byłego obozu, a w naszym studiu jest teraz gość, historyk, tutaj też nasz sąsiad z Pasty, pan profesor Wiesław Jan Wysocki, szef Instytutu Józefa Piłsudskiego i historyk XX wieku. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie profesorze, jak mówić o takich wydarzeniach jak obozy, nazistowskie obozy koncentracyjne, żeby nie wpaść w taką rocznicową medialną sztampę? Czy my jesteśmy w stanie w ogóle tak naprawdę dzisiaj zrozumieć, kiedy jest coraz mniej świadków, co tam naprawdę się działo? Pewnie tak, tylko że to wymaga jakiegoś wysiłku. Trzeba po prostu przyjrzeć się tej rzeczywistości za drutami i musimy pamiętać, że to nie jest tylko coś jednorodnego. To się wzięło z całym systemem totalitarnym. Przecież pierwsze obozy zostały powołane przez system bolszewicki. To już Lenin pierwsze obozy stworzył i nakazał egzekucje masowe. Bo niektórzy próbują wybierać Lenina, że dopiero Stalin stworzył coś potwornego. Tym razem okazuje się, że ten dobroduszny, poczciwy Lenin także jest zbrodniarzem na miarę Hitlera, który go naśladował i którego by można nazwać na dobrą sprawę komunistą, bo przecież system narodowego socjalizmu niewiele różnił się od systemu socjalizmu internacjonalnego. Czy po prostu to, co było w III Rzeszy, to jest bliźniak tego, co było na wschodzie. Podczas kiedy na przykład przed chwilą przeczytałem w miesięczniku Wnet, gdzie jest informacja o tym, że faszyzm łączy się z nazwiskiem Hitlera. To akurat w tekście oficjalnym, bo przecież jednego z najważniejszych osób w państwie, nie wymienię prokuratora, ale o niego chodzi. On to łączy. Musimy powiedzieć, faszyzm nie ma nic wspólnego z III Rzeszą i z rzeczywistością Auschwitz, czyli systemem obozów koncentracyjnych. Natomiast Auschwitz to jest hasło, to jest symbol. W latach 30. Niemcy zaczęli organizować obozy koncentracyjne z ich punktu widzenia dla oczyszczenia, według swoich kryteriów, oczywiście, społeczeństwa. Tam przede wszystkim znaleźli się przeciwnicy, opozycjoniści, homoseksualiści, badacze Pisma Świętego i tak dalej, różne kategorie ludzi uważanych za niepożądanych w społeczeństwie III Rzeszy. Pamiętajmy o tym, że cały szereg instytucji światowych, jak na przykład Olimpiada w Berlinie,
najpierw na rzecz tej instytucji zbudowano przepiękną wioskę o wdzięcznej nazwie Sachsenhausen pod Berlinem, które później zmieniono na obóz koncentracyjny. To są te rzeczywistości, które też trzeba łączyć i powiedzieć, że to był świat rzeczywiście totalny, że bardzo często od sportu zideologizowanego przechodzono do niszczenia ludzi. Właściwie jakie były cele na początku, jeżeli już pozostaniemy przy tych niemieckich obozach? Jakie były cele zakładania tych obozów tak na samym początku? Bo wydaje się, że na początku po prostu były to miejsca, gdzie kierowano przeciwników politycznych, tak? Komunistów, Ernst Thälmann i tak dalej. Tak, tych wszystkich, których zaliczono do przeciwników. Potem zaczęły pojawiać konieczność likwidowania tych, którzy byli zagrożeniem dla III Rzeszy w krajach podporządkowanych, podbitych. Powstawały obok państwowych obozów obozy prywatne. Na przykład Gauleiter Förster w Gdańsku stworzył Stutthof. To był obóz prywatny, jego własny, dopiero który z czasem stał się obozem państwowym niemieckim. Więc tutaj ta droga jest różna. Auschwitz miał rozładować więzienia na Górnym Śląsku. Jednocześnie jeden z komisarzy policji niemieckiej wpadł na pomysł, że ze względu na dogodne położenie, Śląsk był świetnie skomunikowany z centralną Europą, można by tam stworzyć obóz, który by w momencie, kiedy przesądzono los Żydów, tam stworzyć takie właśnie centrum zagłady. I po różnych inspekcjach Himmler wyraził na to zgodę. Warunki akurat w Oświęcimiu były stosowne, to znaczy w kategoriach niemieckich oczywiście. Woda nie nadawała się do picia, teren malaryczny i tak dalej. Wszystko to miało sprzyjać niszczeniu ludzi, ale jednocześnie ich eksploatacji. System niemiecki był bardzo wyrachowany. Chciał najpierw wycisnąć to, co można było w sensie materialnym zdobyć. Proszę pamiętać, że ciało więźnia także przedstawiało pewną wartość. To, że dzisiaj jeszcze są te resztki włosów, które już przestają być nawet włosami, bo to po dziesiątkach lat ulega pewnej destrukcji to wszystko, ale poza włosami, poza plombami zębów, zwłaszcza złotymi, a wtedy stosowano dosyć często. A przecież to wszystko szło w kilogramy i tony złota, pamiętajmy. Te wszystkie dobra, które więźniowie przywozili ze sobą, szły w wielkich transportach do III Rzeszy. I jednocześnie do tego dochodziła praca wyniszczająca, eksterminacyjna praca, ale jednocześnie na potrzeby także militarne III Rzeszy. I ta straszna rzeczywistość, która powinna właściwie ludzi łączyć, pamięć o niej wciąż dzieli, no bo to jest również dziś przecież narzędzie wpływów politycznych, narzędzie polityki historycznej, a nam Polakom bardzo trudno się przebić z tą naszą opowieścią. Przede wszystkim polityka historyczna naszych sąsiadów spowodowała to, przy braku naszej polityki historycznej, że odpowiedzialnymi za sprawstwo w tej rzeczywistości za drutami przerzucono na nazistów. Naziści są beznarodowi. I to powoduje, że
My mamy kłopot dzisiaj z polskimi obozami koncentracyjnymi. To, że one były na terenie okupowanej Polski, nie dochodzi do świadomości. One bardzo często, tu zresztą zderzamy się także z polityką historyczną Izraela, czy poczynając od Żydów amerykańskich, którzy odegrali też bardzo negatywną rolę w kształtowaniu tej świadomości o Polakach. Tutaj pan profesor powiedział, że nie można tutaj dzielić tych totalitarnych reżimów, że one korzystały ze swoich doświadczeń, a z drugiej strony mamy z takim paradoksem historycznym do czynienia, no bo podczas tej uroczystości występuje ambasador Rosji, mówi o sobie jako przedstawicielu narodu wyzwolicieli. No i rzeczywiście jest tak, że to Rosjanie ten obóz wyzwolili. Ja bym tego określenia nie użył, bo to, że Rosjanie zajęli resztkę obozu i uwolnili około 6, niektórzy mówią 9 tysięcy, ale ogólnie się przyjmuje, że 6 tysięcy więźniów, którzy nie nadawali się według kryteriów niemieckich do transportu. Czyli po prostu tych, którzy zostawieni zostali tam na śmierć, w tym około 500 dzieci. To na podstawie tego, co robili Sowieci w 1944-1945 roku przy wszystkich tak zwanym wyzwalaniu obozów, kiedy nie dbali o to, żeby specjalnie zmieniać taktykę działania. Na Radogoszczy wstrzymali działania po to, żeby obóz, który Niemcy zaczęli likwidować, rzeczywiście mogli wykończyć, żeby się dopalił, bo został podpalony z więźniami. Tutaj też, oczywiście to było w jakiś sposób wyzwolenie w tym sensie, że ci, którzy z zadrutami byli, otrzymali wolność, ale jednocześnie dla nas przecież wiemy, że to jest polityczne dalej zniewolenie. Czy jeśli chodzi o dzisiejsze muzeum, które znajduje się na terenie tego strasznego miejsca, czy ono, bo tam czasem są kontrowersje, czy tam we właściwych proporcjach jest pokazywane to, co tam się naprawdę działo, czy jest też ta polska historia, czy są tam takie osoby jak Zofia Kosak, jak Witold Pilecki, jak pan profesor uważa? Ja pamiętam, kiedy Józef Garliński z Londynu, więzień obozu i jednocześnie dwójkarz, wymusił na władzach w latach 90. zmianę ekspozycji tak zwanego ruchu oporu. Ciągle pozostały mimo to Cyrankiewicz, który, jak wszystko wskazuje, był konfidentem gestapo, czy przeszedł na współpracę z gestapo, a potem stał się dygnitarzem w Polsce komunistycznej, ale i jego dominująca rola zawsze tam była. Wielu więźniów ma zastrzeżenia, wielu historyków ma zastrzeżenia do ekspozycji. Tak się przyjęło, że poszczególne baraki stały się ekspozycją narodową poszczególnych krajów. I to jest ciągle pewien problem, bo z tym chyba do dziś władze muzeum nie potrafią sobie poradzić. Ta historia była, ta historia jest, ta historia cały czas trwa. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Wiesław Jan Wysocki, szef Instytutu Józefa Piłsudskiego, tutaj w Paście. A jeszcze pewnie jakąś rozmowę, mam nadzieję, niedługo będziemy mogli odbyć, żeby podsumować ten rok niepodległości, ale to przy innej okazji. Dziękuję pięknie. Bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi za udział w naszym programie. Radio Wnet, www.wnet.fm